Macik, przyjechałem po taką 211. Jak widzicie, problem polega na tym, że ona dosyć mocno siedzi. Tutaj strasznie nisko jest. Przy wciąganiu takiego samochodu można uszkodzić, sterzak wyrwać, coś tam, tą wnękę koła poszorować, nie chciałbym nic tutaj zniszczyć. Podkładanie rolek tutaj by pomogło, jak najbardziej, ale to jest kupa roboty. Zabrałem sobie dwie rolki oczywiście na wszelki wypadek, ale to jest kupa roboty. I mam inny pomysł na tą robotę, zaraz wam to pokażę. Może napompuję sobie jeszcze to koło. No i dobiłem mu do 1,8. Może minutę mu to zajęło. Zawsze to trochę wyżej, zawsze to trochę lepiej. No i co? Takie są laweciarskie patenty. Widzicie? No co, C4 całkiem ładna, ale jakieś problemy paliwowo-wtryskowe. Także jedzie na warsztat. Dzwonił klient, dostałem zlecenie Laguna 2 i ona bardzo długo stała. Rozładował się akumulator, przez co nie idzie wejść do samochodu. Wkładka podobno w jedną stronę tylko idzie, także trzeba będzie chyba go awaryjnie otworzyć. Poza tym chyba tam nie ma większych problemów jakichś. Na kapciu stoi jeszcze, trzeba będzie napompować koło, otworzyć go jakoś, podać mu prąd i wjechać na lawetę. Zobaczymy, co z tego będzie. Tu się pompuje. A to się kończy tutaj pompować. O, już się napompowało. Że ja idę z tym sprzętem na drugą stronę. Po drugiej stronie też jest mało powietrza. Sprzęcik sobie przyszykowałem. To pewna wielka tajemnica wiary, jak te samochody się otwiera. To mi łatwiej. Niektóre auto mają regulowanie elektryczne i zaczynają się schody. Trzeba wiedzieć, które. Trzeba wiedzieć, jak to wycenić. Także to nie jest taka prosta sprawa, jakby się wydawało. Nie można też nic zniszczyć. Tutaj trytkę sobie dałem, bo niestety trzeba byłoby to trzymać cały czas. Tak to zrobili. Tutaj sobie stawiam światełko. Widzę, że tutaj już nasi byli. Ktoś tutaj coś próbował. Bo jest porysowane świeżo. Ktoś próbował otwierać, ale nie dał rady. Mam tylko dwie ręce, więc nagram wam chwilę przed i chwilę po. No dobra, otworzyłem maskę. Patrzcie, co tutaj się dzieje. No niby ten samochód stał tutaj tylko 2 miesiące, ale pogrom, co? Wizualnie petarda. No dobra, i co? Jesteście ciekawi, czy to odpali? Rzeczywiście. Ile czasu to stało? Podobno 2 miesiące, ale kurczę, wilgoć w środku straszna. Może 2, może 4. Chodzi. Chodzi, a nawet ładuje. Jakby ktoś pytał, skąd biorę takie tematy? Czy się gdzieś ogłaszam na takie tematy? Oczywiście, że się też ogłaszam i też w dużej mierze po to jest ten cały kanał YouTube, żeby wieść o tych moich usługach się niosła. Ale dużo też jest klientów właśnie z polecenia. Na przykład odwiedzam jakieś nowe miejsce, jakiś nowy warsztat, gdzieś jakiś plac z samochodami czy coś. Ktoś widzi, że jest temat ogarnięty od A do Z. Otwieranie, odpalanie, pompowanie, holowanie, wszystko jest ogarnięte tak jak trzeba.
proszą o wizytówkę, bo mają takie tematy raz na jakiś czas. I jak już macie takich punktów kilkadziesiąt, to ta robota regularnie właśnie wpada. Tylko trzeba świadczyć odpowiednią jakość tych usług, mówię. Trzeba być wyposażonym, trzeba mieć tam jeszcze jakieś doświadczenie. Nie można narobić bałaganu klientowi. Musi ta cena jeszcze być jakaś odpowiednia do tego. No wiele czynników jest. Wiele czynników składa się na to, żeby te zlecenia były i żeby to się opłacało i żeby wszyscy byli zadowoleni. Berlingo, skończyło się sprzęgiełko, ale coś innego chciałem wam pokazać. Metodą chałupniczą. Blacharka. Fajnie, co? Słuchajcie, Kia Picanto, taka dosyć świeża, ale ona jeździ na dostawy gdzieś w jakiejś restauracji. Ma 330 tysięcy przepływu. Na taki mały samochodzik to jest naprawdę dużo. I to wszystko po mieście. I co tu się stało? Wymieliło skrzynię biegów. Chyba wymieliło skrzynię biegów. Jest straszny problem ze wrzucaniem biegów. A może wybierak? Trzeba to napompować. Wyobraźcie sobie sytuację, że to koło nie odpuściło do samego końca. Jest w tej samej pozycji. Widocznie długo stał w tej kałuży. I wilgoć podziałała na bęben, na szczęki i się wszystko tam zapiekło. Myślałem, że jak chwyci tej ryflowanej blachy, bo takie dosyć duże tarcie na tej blasze jest, to puści, bo 90% przypadków puszcza. Ale jednak nie. A nie mogłem go rozbujać przed tył, bo nie mogę znaleźć wstecznego. Chociaż moim zdaniem ta skrzynia, moim zdaniem tu jest bardziej wybierak zajechany niż skrzynia. No ale jadę z tym prosto na warsztat, także będziemy próbowali rozblokować to koło. Tu przecinaczkiem trzeba będzie po prostu, takim tępym przecinakiem, odstukać sam bęben. Spróbować go napiąć do tyłu, chociaż nie ma wstecznego, dlatego mówię, że ktoś mi jest potrzebny do pomocy. I wtedy ostukać, powinno puścić. Takie to są atrakcje. No powiem wam, że jak z tym jadę, to robi furorę. Wszyscy się oglądają, bez wyjątku. Skoda Roadster stanęła na środku skrzyżowania. Prawdopodobnie ładowanie się skończyło. Także jadę zobaczyć, co z tego będzie. Pasek się panu zerwał. No właśnie poczułem taki swąd, nie? No, rolka jedna stoi bokiem i pasek jest zerwany. Widzi pan? Tu jest pasek, a ta jedna, co się świeci, rolka srebrna, no, ona bokiem stoi. Także z tego nic nie będzie. A to co panu wisi, to jest pasek. To nie jest kabel, tylko to jest pasek. Ja zaraz wyciągnę ten pasek. My się tu ustawimy, ja podłączę prąd i ja nim wjadę na górę. Takie dwie moje rady. Jeśli chcecie odpalać samochód, żeby na przykład wjechać na lawetę, to warto wyciągnąć wszystkie porwane kawałki, poszczępione kawałki paska, żeby nie podwinęły się ani pod koło, ani pod rozrząd, bo odrobina pecha i można naprawdę narobić bałaganu. Widziałem już takie sytuacje. Kolejna rada, nie wyrzucajcie takiego paska, wrzućcie go do samochodu, mechanikowi będzie o wiele łatwiej dobrać długość tego paska po tych starych symbolach, tak jak one się tutaj uchowały na tym pasku. Także ktoś będzie miał mniej roboty.